Na terenie obecnej gminy Żagań, nieopodal samego miasta, istniała jeszcze przed II wojną światową wieś Jaszkowice z niemiecką nazwą Jeschendorf. Jej historia sięgała XIV wieku. Wtedy była wsią wasalną majątku żarskiego rodziny von Denkewitz. Potem była własnością rodu von Rogewitz i żagańskich augustianów. W XIX wieku należała do komornika z Żar Gustawa Hipsza. Natomiast przed jej zagładą, od początku XX już wieku, była własnością rodziny von Jachmann. Kiedy się dzisiaj ogląda widokówki dawnego Jeschendorfu, a dzisiejszych Jaszkowic, które w zasadzie nie istnieją i dlatego też na żadnej mapie w zasadzie nie można znaleźć tej miejscowości, to wydaje się, że wręcz niemożliwe jest, żeby po wielu latach od 1945-1946 roku okolica aż tak dalece się zmieniła. Znalezienie dzisiaj fragmentów zabudowy tej miejscowości na pewno nie będzie łatwe. Obecnie cały teren dawnej wsi porasta las i tylko wiedza o przeszłości tego miejsca oraz uważne oko poszukiwacza pozwalają znaleźć w tym terenie ślady dawnego czasu. A pewnym ułatwieniem w orientacji w tym obszarze jest rzeczka Złota Struga, która jak dawniej wije się wśród drzew. Jaszkowice zostały wybrane do eksploracji nie bez powodu. Z tą przedwojenną wsią wiąże się bowiem historia pobliskiego wojennego stalagu dla lotników alianckich, z którego nastąpiła słynna Wielka Ucieczka, upamiętniona w znanym amerykańskim filmie fabularnym. Tutaj, w tym Jeschendorfie, w pałacu takiego oficera i jednocześnie arystokraty miejscowego Lachmana, mieszkał Lindemeyer. To był komendant tego obozu Luft III. Postać o tyle ciekawa, że zawsze się podkreśla, że no miał stosunek dość pozytywny do jeńców, natomiast wtedy, kiedy jeńcy sami go wspominają, ci, którzy wspominali go po wojnie, to mówili, że żaden komendant obozu jenieckiego nie jest przyjaźnie nastawiony do tych podopiecznych, tych wszystkich, którzy są jeńcami obcych armii, które walczyły wtedy z niemiecką III Rzeszą. Natomiast jeden z tych lotników angielskich powiedział, akurat von Lindemeyer taki właśnie był. Po pałacu w Jaszkowicach nie ma już praktycznie śladu. To tylko pozostałości po niektórych urządzeniach, które zostały w ziemi i trochę pozostawionych jeszcze cegieł. Widocznym śladem po istniejącym tu niegdyś życiu jest miejscowy cmentarz. Wprawdzie mocno zdewastowany, ale świadczy jeszcze o przeszłości tego miejsca. Ten cmentarz, na którym w tej chwili jesteśmy, mimo tego, że wioska była niewielka, ma naprawdę imponujący zasięg. Jesteśmy w tej chwili przy kolejnych sprofanowanych mogiłach, dalej są jeszcze też grobowce, a widać, że taka właśnie jakaś dzika chęć niszczenia, bo przecież któż spodziewało się, że znajdzie coś w tych grobach, no tutaj też musiała zawitać i stąd te właśnie takie pogruchotane nagrobki, stąd te dziury wyryte w miejscu, gdzie były pochowane kiedyś szczątki tych ludzi tutaj mieszkających. Miejsce to oddalone o kilkanaście kilometrów od centrum Żagania jest celem wycieczek mieszkańców tego miasta i miłośników historii. Pobliski były stalak i nieistniejąca wieś, która była swego czasu okazałą posiadłością, przyciągają eksploratorów.